Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 Noc Kruka. I teraz tak, moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się bardzo ważną rzeczą, dlatego że postaram się tutaj wybić wszystkich orków, którzy są dookoła zamku. No i właśnie, nawet fajnie, że ten ork do mnie przyszedł. Zobaczcie, jak ciężko jest pobić mi orka na tą chwilę. Kusza moja ma 90 obrażeń i zobaczcie, ile muszę bełtów takiego orka wsadzić, żeby on zginął. I ja z tego względu tak wpadłem na taki mały pomysł, żeby wykorzystać co nieco takie silniejsze czary, na przykład takie jak deszcz ognia. Ja zrobię to w ten sposób, że pobiegnę sobie gdzieś tutaj właśnie dookoła tego zamku, no i tak wezmę na siebie wszystkich, a czy może nie wszystkich, ale taką dużą część orków, no i zaprowadzę je tutaj do tego miejsca. A następnie, moi drodzy, ten czar użyję, no i zobaczymy, czy one wszystkie tutaj zginą. No i od razu wam mówię, że to wszystko będę pokazywał w przyspieszonym tempie, żebyście się nie zanudzili. Dlatego puszczę jakąś przyzwoitą muzykę wam. No i co, moi drodzy, ja się biorę do roboty, a was zapraszam do miłego oglądania. Ja jeszcze grę sobie tutaj zapiszę. No i cóż, moi drodzy, zapraszam jeszcze raz do oglądania. No i widzimy się pod koniec odcinka. Cześć!
dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. I wiecie co, mi się zdaje, że już nadejśla wiekopomna chwila i wystarczy już zabijania tych orków. Wow, jeszcze mnie gonią, no nie chcę przestać, zobaczcie. Ale powiem wam szczerze, że się naprawdę przeliczyłem, myślałem, że będzie łatwiej, ale to jest, powiem szczerze, naprawdę wam... No ciężki orzek do zgryzienia, w końcu mnie przestał gonić. I uwierzcie mi, że już żygam tymi orkami. Jak sami widzieliście na timelapsie na samym początku, udało mi się ładnie zlurować dosyć sporą ilość tych orków. I naprawdę aż byłem zdziwiony, ile ja tutaj tego nabrałem na siebie. Ło, kurczę, zobaczcie, jak mi tutaj mało brakuje doświadczenia do poziomu. Jeden potworek jakiś tak naprawdę i już by było z głowy. No właśnie, i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Tam jeszcze paru zostawiłem, w szczególności szamanów, ale dam sobie już z tym spokój. I tak według mnie, powiedzmy, dwa poziomy to jest ładna cyferka. Więc teraz, moi drodzy, wychodzimy stąd jak najszybciej i uwierzcie mi, że nie radzę komuś iść na tych orków, mając taki poziom i taką rozwiniętą postać, jeśli chodzi o Gothica 2 Nockruga. Coś czuję, że dopiero jakoś rozdział 4 zajmę się tymi orkami tak bardziej. Dlatego, że wtedy będziemy mieli oczywiście lepszy asortyment i będzie lepsza kusza i lepszy pancerz też i lepszy oczywiście miecz. Na tą chwilę odradzam, naprawdę wam odradzam iść na te orki. Dobrze, moi drodzy, więc kolejny odcinek, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie odbywał się już w Jarkendarze. Znowu tam wrócimy, troszeczkę tam już odreagowaliśmy od tego Jarkendaru, jednak no niestety trzeba, raczej stety bym nawet powiedział, stety trzeba już wrócić do tego Jarkendaru, no i zająć się wykonywaniem tam misji. Niedługo będę miał kolejny poziom, więc to przeznaczę wszystko na siłę oczywiście. No i wtedy ewentualnie na chwilę ja wyjdę z miasta, czy z Jarkendaru i w mieście kupię jakąś lepszą kuszę lub jakiś lepszy miecz. No i na pewno będzie się łatwiej mi tam grało. Ale jeśli chodzi o Górniczą Dolinę, to jest na razie ciężki orzek do zgryzienia. Ewentualnie jakbym miał jeszcze jakieś miksturki szybkości, to dałbym radę. W najgorszym przypadku zrobimy w ten sposób, że rozdział trzeci zrobimy na zasadzie takiej, że będę omijał wszystkie tam te agresywne i nie do pokonania stwory na tą chwilę dla mnie. No i odwiedzimy wszystkie trzy kopalnie w Górniczej Dolinie. No i wtedy po wyjściu już z doliny będziemy mieli rozdział trzeci. No a rozdział trzeci wiąże się tak naprawdę no z dosyć dużą ilością misji, no i wtedy też będziemy mieli lepszy pancerz. Dobrze, moi drodzy, więc w tym odcinku to by było na tyle, troszeczkę na koniec się rozgadałem. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No, jak sami widzieliście, nie dawałem sobie trochę rady i zdaję sobie z tego sprawę, że nie za fajnie tak to się ogląda. Jednak uwierzcie mi, że no ciężko jest zrobić to wszystko za pierwszym razem, tak żebym po prostu to, żebym po prostu nie zginął. Dobrze, więc moi drodzy, ja już tutaj idę na lewo i w kolejnym odcinku będziemy się teleportować do Jarkendaru. Okej, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!